Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze, na początek, zanim przejdziemy do konkretu, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dla was to jest jedno kliknięcie, a bardzo pomaga tutaj i przyczynia się do rozwoju całego projektu. Także dziękuję serdecznie. Lecimy oczywiście z waszymi kuponami na sobotę. Tak jak mówiłem, obstawianie reprezentacji wcale nie jest łatwe. Jeżeli chodzi o wtorek, to poszło całkiem dobrze, bo tam dwa kupony siadły. Środa, no zabrakło tyle, ale nie siadło nic i tak to właśnie nieraz wygląda. Słuchajcie, lecimy, cztery kupony na dzisiaj przygotowaliście, znaczy cztery wybraliśmy z tych, które podesłaliście. Na początek oczywiście promocja, konkurs i konkrety. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych, które od razu możecie wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, nie trzeba obracać. To jest najlepsze w tej promocji, że tym zwrotem albo wygraną nie trzeba obracać, nie ma konieczności grania dalej, od razu można kasę wypłacić. Także odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem i można działać. Teraz lecimy z zaproszeniem do naszej grupy. Ponad 75 tysięcy użytkowników na grupie facebookowej, link w opisie pod tym filmem, to bez problemu znajdziecie. Zapraszam też na naszego Instagrama, link w opisie pod tym filmem. W obu tych miejscach dużo się dzieje, także wskakujcie. No i konkurs, 5 dych do wzięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Czechami a Belgią. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka, typujemy do 20:45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i przechodzimy od razu do typów. Przechodzimy do typów i zaczynamy od kuponów osób, które już trafiły tutaj na naszym kanale reprezentację we wtorek, w środę. No i tak, zaczynamy od kuponu Grzegorza, który trafił 958 zł, które teraz dokładnie widzicie i gra sobie mocnego dubla na zwycięstwa. Zwycięstwo Rosji, zwycięstwo Belgii, jak zawsze lecimy z argumentacją. Po Słoweńcach można było się spodziewać urwania punktów na Chorwatach, a nawet wygranej, ale większa była w tym zasługa fatalnej formy rywali niż w samej dyspozycji Słowenii. Co prawda nie przegrali od 9 spotkań, ale mierzyli się z zespołami pokroju San Marino, Azerbejdżanu, Kosowa czy Mołdawii. Rosjanie nie mieli większych problemów z pokonaniem Malty i obecnie liderują w grupie H. Zważywszy na formę najpoważniejszego rywala do zajęcia pierwszego miejsca, czyli Chorwacji, nie powinni oddać prowadzenia do końca, a mecz ze Słowenią muszą wygrać, żeby na początku mieć przewagę nad resztą stawki, więc tutaj zwycięstwo Rosji, no i zwycięstwo Belgii. Belgowie nie ustrzegli się błędów i stracili gola z Walią, natomiast szybko się obudzili, a ich zwycięstwo było dosyć spokojne. Była to piąta wiktoria piłkarzy z Belgii z rzędu i będą tutaj celować podwyższenie serii do 6. Czesi to prawda planowo pokonali Estonię, ale stratę dwóch goli z rywalem tego pokroju można uznać za niespodziankę. Belgowie mają za sobą wygrane z Anglią, Danią i Walią, a wszystkie te ekipy są na poziomie wyższym niż Czesi. W tym meczu powinni pokazać wyższość nad rywalem i po prostu to spotkanie wygrać. Taka jest propozycja od Grzegorza. Mam nadzieję, że trafi drugi kupon z rzędu tutaj na repkach, więc za to trzymamy kciuki. Mamy też kupon od Marcina, również dubelek. Przepraszam, tutaj jest rebelek. Marcin trafił 1115 zł w poprzedniej rundzie reprezentacyjnej, że tak powiem, więc tutaj no mam nadzieję, że ponownie uda się coś ustrzelić. Mamy trzy zdarzenia. Zaczynamy od gola Serbii. W swoich poprzednich meczach Serbia spisywała się bardzo dobrze, wygrywała 3-2 z Irlandią czy 5-0 z Rosją. Obie ekipy no, miały okazję mierzyć się ze sobą całkiem niedawno, bo byli w jednej grupie podczas eliminacji do Euro 2019. Mecz w Portugalii zakończył się remisem 1-1, z kolei w Serbii wygrali przyjezdni z wynikiem 2-4. W historii meczów pomiędzy tymi ekipami zawsze padał bottom to score. Serbowie strzelili 8 goli w dwóch poprzednich meczach i również w tym meczu zdaniem Marcina będą w stanie zdobyć minimum jednego gola. Dalej overek w spotkaniu Czechów i Belgów. Obie drużyny grają ofensywnie i tworzą sobie dużo sytuacji. Czesi w ostatnim meczu pokonali Estonię 6-2, to o czym przed chwilą mówiłem. Wcześniej pokonywali Izrael i Słowację. Belgowie wpakowali 3 gole Walijczykom, gdzie wygrali do 1. Wcześniej pokonali Anglię 2-0, Danię 4-2. No faworytem do zwycięstwa są tutaj niewątpliwie goście, którzy strzelają dużo goli. Mają ich 13 w 5 poprzednich meczach. Nasi południowi sąsiedzi są jednak w stanie pokonać Courtois i pomóc tutaj w pokryciu tego overka. Niewykluczone, że również rozpędzeni Belgowie sami strzelą te 3 gole i zaksięgają typ na plus. Tutaj mamy powyżej 2,5 goli, to jest propozycja. I mamy jeszcze jednego overka 2,5 goli w meczu Czarnogóry i Gibraltaru. No Gibraltar jest jedną z najsłabszych ekip w Europie i jeśli chcą gdziekolwiek wygrywać i szukać punktów, to prędzej w pojedynku z Łotwą niż Czarnogórą. W środę przyjęli 3 gole od Norwegów, a Czarnogórcy z Joweticzem i Dziurdziewiczem na czele, zdaniem tutaj oczywiście Marcina, dorzucą im kilka kolejnych. Dziurdziewicz to obecny lider klasyfikacji strzelców na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Ma 20 strzelonych goli w 29 meczach i musi być lekko podrażniony, że nie udało mu się strzelić nic ze słabiutką Łotwą. Tutaj zadanie będzie łatwiejsze, a over goli jest do pokrycia nawet w pierwszej połowie, więc mamy taką propozycję trebla.
moim zdaniem wygląda sensownie. Trzymam kciuki, żeby tutaj Marcin poszedł za ciosem i trafił swój drugi kupon. I mamy jeszcze dwa kupony od osób, które nie typowały na naszym kanale. Na początek dubel od Mateusza, Cartagena Malaga over 1,5 gola i zwycięstwo Portugalii. Zaczynamy od tego skromnego overka. Cartagena w tym roku zagrała 11 meczów ligowych, a w 8 z nich traciła gole, których łącznie było 15. Strzelili w tym czasie 8 bramek, co pozwoliło im tylko na dwie wygrane. Malaga również od początku roku zagrała 11 kolejek, zanotowali bilans 10-9, co pozwoliło wygrać 4 mecze i 3 zremisować. Łącznie w meczach Cartageny padały w tym sezonie 72 gole, co daje średnią 2,4 na spotkanie. W meczach Malagi było o 10 mniej, a ich średnia to 2,07. Pierwszy mecz tych ekip zakończył się wygraną dzisiejszych gospodarzy, którzy pokonali Malagę 2-1. Tym razem zapowiada się na wynik w drugą stronę, lecz nadal z pokryciem linii 1,5 gola i to proponuje Mateusz. I zwycięstwo Portugalii, tak jak doskonale widzicie, niemal 30 strzałów Portugalczycy potrzebowali, aby wygrać z Azerbejdżanem 1-0. Większym paradoksem tego meczu jest fakt, że jedyny gol był trafieniem samobójczym. Było to jednak ekipa, która zawsze spisywana jest na pożarcie, a zaskakuje solidną defensywą i sprawia problemy takim reprezentacjom jak Chorwacja, Czechy czy Walia. Ten mecz będzie dla Cristiano Ronaldo i spółki łatwiejszy, bo Serbia oczywiście nie jest ekipą, która cofnie się w 11 zawodników we własne pole karne. Próba gry do przodu przez gospodarzy powinna skutkować większym otwarciem się i szansami dla szybkich zawodników Portugalii. Wygrana gości po takim kursie, no tutaj zdaniem Mateusza to bardzo dobra opcja. I ostatni kupon na dzisiaj to jest dubel od Sebastiana. Dzisiaj 3 dubelki, 1 trebel. Tutaj mamy rożne i Norwegię z podpórą i overem goli. Na początek rzuty rożne. Może i Belgowie są tutaj faworytem do wygranej, ale Czesi to drużyna potrafiąca stworzyć sobie sytuacje strzeleckie i zdobywać gole. W świetnej formie jest Tomasz Souček czy Patrick Schick, którzy swoją dyspozycję z klubów przenieśli na reprezentację. Przy tej ilości strzałów, jaką oddają, nieuniknione jest nabijanie rożnych. W 5 ostatnich meczach Czechów było ich 47, z czego 29 na ich korzyść. Belgowie również nabijają ich sporo, mieli ich 22 w poprzednich 5 meczach. No mecz zapowiada się ofensywnie i powinien być obfitujący w overy, takie jak kartki, gole spalone czy właśnie rożne. I tutaj Seba idzie w rzuty rożne, dorzuca do tego zwycięstwo Norwegii lub remis i co najmniej 2 gole w spotkaniu. Norwegia jest zespołem bardzo niedocenianym i przekonali się o tym Hiszpanie czy Szwedzi, którzy nie potrafią z nimi wygrać. Turcja wygrała ostatnio z Holandią 4-2 w szalonym meczu, chociaż stworzyli sobie niewiele sytuacji i grali głównie z kontry, wskazując wszystkie słabości defensywy rywali pod nieobecność Van Dijka. Tutaj będą musieli bardziej się otworzyć i paradoksalnie ten mecz powinien być dla nich trudniejszy. Obie drużyny będą bezpośrednimi rywalami w walce o awans z drugiego miejsca i dla Norwegów będzie niezwykle ważne, aby mecz w roli gospodarza wygrać. Tutaj, no tutaj mamy propozycję od Sebastiana, tak jak mówiłem, na zwycięstwo Norwegii lub remis, co najmniej 2 gole w meczu i na dzisiaj to wszystko. Trzymamy kciuki, żeby po prostu jak najwięcej tego siadło. Ja tak jak powtarzałem, tak zawsze będę powtarzał, że te repki dla mnie są po prostu ciężkie do typowania i tutaj no szanuję za trafianie kuponów. Trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tego siadło, a Was na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, że to są propozycje innych graczy. Przemyślcie sobie na spokojnie, czy Wam się podoba, jeżeli chcecie coś wrzucać na kupon, żeby nie było do nikogo pretensji. Zapraszam do naszych grup. Linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie wygranych kuponów. Trzymajcie się. Nara.